Witamy serdecznie, dobry wieczór. W 15 odcinku Dobranocki z Biblią. Jeżeli chodzi o tamtą zagadkę, którą tata zadawał w poprzednim odcinku, to rozwiązanie to jest właśnie... Ale poczekaj, czyli jakiej zagadki? Że imię biblijne na jedną literę, to? Tak. To jest imię Samuel, bo Samuel. 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 jak bo mówiliśmy. Samuel. Jak mówiliśmy, bardzo podchwytliwe to było. Ale. Jeżeli ktoś zgadł, to przybliż serce? Ja jeszcze nie mogę. Musielibyśmy mieć dużo osób, które nas subskrybują. Aha. No, ale nie ma znaczenia, nie? No. Jeżeli ktoś zgadł, to bardzo fajnie. Dokładnie. Po prostu bardzo fajnie. Dobrze. I przypomnij, o czym ostatnio mówiliśmy. Po tym, jak ta Anna wyruszyła do świątyni, żeby się pomodlić. No i jak już tam weszła, to zaczęła się modlić tak po cichu i tylko otwierała usta. I wtedy zauważył ją taki kapłan i on pomyślał, że ona jest pijana, bo normalnie to on był Żydem, ten kapłan. No, tak. Bo normalnie to oni otwierali usta i mówili tak normalnie, na głośno, żeby wszyscy słyszeli, a on ją uznał za pijaną, no bo tylko coś tam marczowali nosem. Tak. No i ona powiedziała, że ona tylko się modli do Pana Boga. Tak, i co on na tej? Żeby szła w duchu. Czy w pokoju. W pokoju tak. Tak, bo Pan Bóg i żeby spełnił jej prośbę, tak? No i? Ona poszła zadowolona. Tak, i? No i urodziła tego synka. Nie dokładnie, urodziła tego synka i nadała mu imię Samuel. Samuel, czyli imię Boga. I czytamy... Samuel to znaczy imię Boga? Tak, imię Boga. Może tutaj jest napisane, nazwijmy, że bardziej, że wyproszony u Boga, ale tak na dobrą sprawę tam jest imię Boga. A gdybym ja się urodziła chłopcem, to byście właśnie mi takie imię nadali? No raczej nie. A jakie? Pewnie byłeś Szymonem, bo tak myśleliśmy. A dlaczego? A co znaczy imię Szymon? Nie wiem, ale tak nam się podobało. Aha. Dobrze. Od wersetu 21. Kiedy po upływie roku, czyli od urodzenia tego Samuela. Kiedy on był już takim małym chłopczykiem. Tak, kiedy po upływie roku jej mąż Elkana szedł z całym swym domem złożyć coroczną ofiarę Jahwe i spełnić ślubowanie, Anna nie poszła razem z nim, lecz powiedziała swemu mężowi: gdy odstawię chłopca od piersi, zabiorę go i stawię przed obliczem Jahwe, by tam pozostał na zawsze. Sekundkę, muszę troszeczkę ściszyć jednak. Dobrze. Zabiorę go i stawię przed obliczem Jahwe, by tam pozostał na zawsze. Jak myślisz, ile lat miał wtedy ten Samuel, jak został odstawiony od piersi? Rok i pół. Ale czemu go? No bo ona go jeszcze nie odstawiała od piersi. No, czyli już miała... 2 latka. No. Tak myślisz? No. Tak generalnie się w naszej kulturze się po prostu odstawia od piersi, prawda? Ale tam, w tamtych rejonach, czyli na wschodzie, w tych krajach wschodu, było troszeczkę inaczej. Tym określeniem, że odstawiła od piersi, to nie znaczy, że wtedy, kiedy dziecko przestaje pić mleko z piersi mamy, tylko kiedy staje się już bardziej samodzielny. Kiedy zaczyna móc już samodzielnie robić pewne rzeczy. I to miało miejsce głównie dla pierworodnych, ewentualnie dla takich ulubionych dzieci, tych najważniejszych, ale generalnie dla pierworodnych, bo to były najważniejsze dzieci. I takie dziecko było utrzymywane, tak zwane właśnie przy piersiach matki, do 5 roku życia. Czyli 5 lat, jak miało dziecko. To było odstawiane od piersi. A mama mnie odstawiła od piersi, kiedy miałam chyba 5 miesięcy, więc to jest No ale wiesz, to nie znaczy, że przestałaś wtedy pić mleczko, bo wtedy piłaś po prostu mleczko modyfikowane z butelki. Ale to nawet nie o to chodzi, kiedy się przestaje pić mleko od mamy, tylko o to właśnie, kiedy dziecko zaczyna być już wystarczająco samodzielne, żeby nie trzeba było się nim tak cały czas opiekować. No bo jak on, to dziecko miało zostać w świątyni tak na zawsze, prawda, żeby służyć Panu Bogu, no to co, wyobraź sobie, że jakiś kapłan by tam pilnował go i podawał mu mleczko przez butelkę i zajmował się nim i tak dalej? Nie, raczej nie. No właśnie, tak. To by dziwnie wyglądało. Już musiał być troszeczkę bardziej taki samodzielny. Jak 5 lat, to już tak w miarę. Dokładnie, to już jest tak w miarę. Ja sobie teraz przypomniałam taki moment, kiedy pani mnie pytała, ile masz lat, dziewczynko? To ja się puszczałam, to odpowiadałam 5,5. No widzisz. I tak tutaj w sporej ilości osób jest to właśnie w Biblii wykorzystywane. Na przykład pamiętasz Mojżesz, jak był jako malutkie dziecko był wyciągnięty, prawda, z wody i miał zostać oddany córce Faraona, jako jej syn, no to on też, o tym jak został właśnie tak odsunięty od piersi matki. Czyli dopiero wtedy, jak miał około te 5 lat, jak miał 5 lat. I tutaj w przypadku Samuela podobnie. I jeszcze w przypadku kilku innych dzieci też było w ten sposób. To czytaj dalej. To jest akurat dosyć ważne. Odparł jej Elkana, jej mąż. Czyń, co ci się zdaje dobre. Pozostań, aż go odstawisz. Oby tylko Jahwe wypełnił swoje słowo. Co to znaczy? No, żeby zrobiła tak, jak uważa. No tak. Ale? Co tu jeszcze jest? Co to znaczy, że mąż Anny mówi, że oby tylko Jahwe wypełnił swoje słowo? Jakie słowo? To, że mu... to, że ten kapłan się nim dobrze zajmie. Nie do końca. To, że on by mógł mu dobrze służyć. Też nie do końca. Co Pan Bóg im obiecał ustami tego Helego? Że Bóg Izraela ci da tego synka. I to co, nie dał? Już rok czasu miał. No to czemu ten Elkana mówi tutaj, że oby tylko Jahwe wypełnił swoje słowo? Jak już wtedy to dziecko było? Bo co się może z dzieckiem stać? Że ktoś się zabije. Albo po prostu umrze. Dzieci małe są bardzo wrażliwe i szczególnie w dawniejszych czasach, kiedy było więcej problemów, nie było szczepionek, nie było różnych innych rzeczy, często umierały, jak były małe. I tutaj między innymi, że... Teraz też mamy luksus. Pod tym względem mamy luksus, tak. No bo jedziemy sobie do szpitala albo do lekarza, wiemy coś tam... się albo płaci zero, albo trochę, no i coś tam lekarz nam mówi, przepisuje nam jakieś tam leki, no i wychodzimy i tyle. No, a wtedy nie było takiej opieki lekarskiej. Więc to tym bardziej było właśnie w ten sposób. A w dodatku, skoro to było jej jedyne dziecko, jeszcze tak wyproszone i tak dalej, to zobacz, prawdopodobnie oni się wcześniej też starali o dziecko, tylko nie było w stanie to dziecko się tam urodzić. Czyli prawdopodobnie bardzo się obawiali, że skoro te dzieci wcześniej nie udawało jej się urodzić, a nie, tylko je pewnie ileś razy poroniła. Wiesz, co to znaczy poroniła? Nie. To znaczy, że dziecko się w niej rozwijało, ale się nie rodziło. Albo rodziło się martwe. Prawdopodobnie nie do końca się rozwijało. No to skoro tak, no to tym bardziej dbano o nie, bo znaczyło, że jest jakiś tam problem w związku z tym. Dobrze, czytam dalej. Pozostała więc niewiasta w domu i nie chodziła tam do tej świątyni i karmiła swego syna aż do odstawienia go od piersi. A gdy go odstawiła, wzięła go ze sobą, a razem z nim wzięła 3-letniego cielca, efę mąki i bukła gwina, i poszła do świątyni Jahwe w Shilo, chłopiec zaś był z nimi. I tutaj w tym... co widzisz w tym wersecie? No, że ona dotrzymała swojego słowa, że tam pójdzie. Tak? I co wzięła ze sobą? Jedzenie na tego... albo na inną drogę. Nie. jedzenie dla tego chłopca? Nie. Dla Pana Boga ofiary? Tak, ofiary dla Pana Boga. Ale tutaj jest, jest rzecz, która jest źle oddana. Bo w różnych tłumaczeniach jest tutaj rzeczywiście napisane, że wzięła 3-letniego cielca i tak jest w niektórych nawet manuskryptach, tych takich starych, tych powiedzmy, że oryginałach, ale no nie we wszystkich i prawdopodobnie tutaj jest błąd, że nie wzięła 3-letniego cielca, tylko wzięła 3-roczne cielce, czyli że nie jednego cielca, czyli takiego byka, tylko 3 jednoroczne cielce. No. A możesz przeczytać jakiś taki fajny przekład? To znaczy, nie bardzo jest tutaj, aż nie patrzyłem za bardzo, patrzyłem nieco w innych miejscach, ale można to zobaczyć jeszcze po czymś innym. Bo kiedy przeczytam Ci tutaj, o, to jest 4. Księga Mojżeszowa. Rozdział 15 od wersetu 8. A jeżeli będziesz składał młodego cielca na całopalenie albo inną ofiarę krwawą jako dopełnienie ślubu lub dziękczynienie dla Jahwe, a ona tutaj dopełniła ślubu, prawda? Czyli młodego cielca, wtedy razem z tym młodym cielcem należy złożyć ofiarę z pokarmów. 3/10 efy wyborowej mąki zmieszanej z połową hin oliwy. Trzeba też złożyć jako ofiarę z płynów pół hinu wina. Oto ofiara spalona jako woń przyjemna dla Jahwe. A dlaczego tu jest to napisane po grubym tekście? Bo akurat ten werset sobie wyszukałem, a tego nie, tego następnego nie. Czyli po tym wersecie szukałem. I zobacz tutaj. Ta efa albo hin to nie ma teraz znaczenia dokładnie ile. To są jakieś tam jednostki. To nie były kilogramy, tylko jakieś tam inne jednostki. Ale zobacz, 3/10, prawda, efy. 3/10 to jest ile? 1. No, z 10 to jest ile części? 3. 3 części z 10, dokładnie tak. A zobacz, a ona tutaj miała przynieść... Czyli na przykład jakby wziąć 10 mandarynek i by zabrać 7, żeby zostały 3? Tak, dokładnie, te 3/10. I zobacz, i ona tutaj wzięła ze sobą tego cielca, albo te 3 cielce, prawda? Tak? I zobacz, wzięła efę mąki. 1 efę mąki. A ile to jest efa? No nieważne. To jest 10/10. Prawda? Że jedna całość to jest 10/10. I bukłak wina. Bo w tym bukłaku wina było to wino, które tam trzeba było dostarczyć. Ale ona miała przynieść także 3/10 tej efy mąki. Prawda? No to zobacz, jeżeli do jednego cielca trzeba przynieść 3 części z 10, to jak się bierze 10/10, to na ile to cielce wystarczy? Na 3. Na 3. Skoro wzięła 1 całą efę, a nie wzięła na przykład tej 3/10, gdyby było napisane, że 3/10, to być może tutaj by było rzeczywiście, że 3-letniego cielca wzięła. Ale skoro wzięła całą efę, całe 10/10, no to akurat jest na 3 cielców, nie? I to jest jeden z takich dowodów, jakich można powiedzieć, że ona tam wzięła 3 cielce. No dobra, czytaj. I tutaj, bo to ma takie swoje jeszcze znaczenia, ponieważ oni składali te cielce ze względu na różne ofiary. No i ona tutaj zrobiła, oddała te cielce właśnie na te różne rodzaje ofiar, jakie mieli Izraelici sam składać. Między innymi właśnie w kwestii tego dziękczynienia. Ale to nie będziemy wchodzić, bo to jest takie długie i pewnie nudne to byłoby dla Ciebie. Tylko chciałem zwrócić uwagę, że chociaż tutaj w tekście jest tego 3-letniego cielca, to generalnie tam powinno być, że 3-roczne cielce. O czym świadczy między innymi to, że ona wzięła całą efę mąki, czyli te 10/10 części mąki, a nie 3/10. Jak ktoś będzie chciał, to może sobie sprawdzić w internecie, ile to jest efa. Dokładnie tak. Ofiarowali cielca, właściwie cielce, i potem zaprowadzili chłopca do Helego. Czyli do kogo? Do tego kapłana. Świętego. Do tego kapłana, bardzo dobrze. I Anna rzekła: proszę, panie mój, proszę, panie mój, na życie Twej duszy, proszę, panie, Oto ja jestem tą kobietą, która stała tu opodal ciebie i modliła się do Jahwe. O tego chłopca modliłam się i Jahwe spełni moją prośbę, którą do niego zanosiłam. Teraz ja go ofiaruję. Na wszystkie dni życia niech będzie ofiarowany Jahwe. I potem pokłonili się tam przed Jahwe. Czyli co ona zrobiła? Powiedziała mu, że ten synek jest ofiarowany mu i że była tą kobietą, do którą on to powiedział. Ofiarowano komu? Panu Bogu. Ofiarowano Panu Bogu. A co to znaczyło, że on był ofiarowany Panu Bogu? Że służy Panu Bogu. A co to znaczy, że służył Panu Bogu? Jak myślisz, co to znaczyło, że miał służyć Panu Bogu? Co to znaczy służyć Panu Bogu? Jak się komuś służy, to co się robi? Robi się to, co on mu każe. Dokładnie tak, prawda? Czyli to wypełnia się wolę tego kogoś. Dokładnie tak, czyli on miał wypełniać wolę Pana Boga od tej pory. Przez całe życie. No i to wypełniać się jak? Jak Pan Bóg tam rozmawiał z Izraelitami głównie? Przez modlitwę. No, nie do końca. No, oni mieli specjalne miejsce, tak? Były świątynia i tam ludzie, pamiętasz, przychodzili i się tam specjalnie modlili. Było takie specjalne miejsce. I pomiędzy Panem Bogiem a Izraelitami generalnie byli tak zwani ci kapłani, prawda? Kapłani i lewici, którzy spełniali różne rzeczy. Ja widziałam z takim filmie ostatnio na Facebooku, że ktoś tam dał taki filmik, że jak jakaś tam coś wybił taki kościół jakby, jakieś takie coś dziwnego, to wszyscy z domu przybiegli i zaczęli klękać tam przy jakiejś tam świątyni czy coś. Ale wiesz, nie wiem o czym mówisz, także niestety nie skomentuję. Ale coś innego porozmawiamy. A co ten kapłan robił w tej świątyni? W jaki sposób on służył tam ludowi zwykle? Na jakie główne sposoby ten kapłan służył ludowi? No na przykład teraz było, że był w świątyni, tak? I słuchał, co Anna ma do powiedzenia, tak? I coś było powiedział od Pana Boga dla niej, tak? Czyli rozmawiał z Panem Bogiem, tak? Czyli przekazywał im pewne rzeczy. A oprócz tego kapłani między innymi czytali im prawo. Czytali im to, co kiedyś było Biblią, prawda? Czyli Torek, tą część pięciu ksiąg Mojżesza. A później, jak były kolejne księgi pisane, no to pewnie i także je. Ale głównie ten pięcioksiąg Mojżesza. Pięcioksiąg Mojżesza to jest najważniejsza część Biblii? Nie, ale to była pierwsza część Biblii, która była. Aha, a jaka jest najważniejsza część Biblii? Trudno powiedzieć. No to zależy od... Mam nadzieję, że nie psalmy. Psalmy to są zwieńczenie całej Biblii. Bo w psalmach jest podsumowanie wszystkich tematów Biblii. To jest bardzo ciekawe. Tak, ale to są wiersze, a mnie wiersze nie tak koniecznie ciekawią. No ciebie ciekawią wiersze dla dzieci, nie? A to są wiersze dla dorosłych. Także to jest mnie bardziej ciekawą historię, które są w Biblii. No. Wiesz, niektórzy mogą powiedzieć, że najważniejsze są Ewangelie. No bo tam, prawda, o Panu Jezusie jest i co właściwie On zrobił i tak dalej. A inni mówią, że właśnie pięcioksiąg Mojżesza jest najważniejszy. A jeszcze inni mówią na przykład, że Księga Objawienia jest najważniejsza. Różnie można do tego podchodzić. Księga Objawienia jest nudna. No, wiesz, no... Próbowałam ją czytać, ale mi się znudziło po 2 wersetach. No widzisz, no. Także jeszcze po prostu nie czas na jej czytanie. No ona jest trudna do czytania i dlatego jest nudna. No, ale, czyli kapłani nauczają lud, między innymi, ale mają jeszcze coś ważniejszego do zrobienia. Oni pośredniczyli między ludźmi a Bogiem, ponieważ to oni składali te ofiary. Ludzie tam nie mogli wchodzić ani nawet na dziedziniec tam, gdzie był ołtarz. Musieli oddawać, te ofiary i kapłani tam wraz z Lewitami, a w niektórych momentach tylko sami. Jak oddali tą ofiarę, to mogli tam wejść na chwilkę? Nie. Nawet na sekundę? Nawet na sekundę. Na 2 sekundy? A już nie. To nie było miejsce dla Izraelitów. Na dziedzińcu było miejsce dla... Mogli po dziedzińcu chodzić tylko lewici i kapłani. A w świątnicy, to w ogóle w świątnicy mogli być tylko kapłani, a w świątnicy najświętszej mógł być tylko najwyższy kapłan i nikt inny. I było to zagrożone śmiercią. Czyli gdyby zwykły kapłan wszedł do tej świątnicy najświętszej, to był umarł? Tak. Pan Bóg sobie nie życzył. Z pewnych względów symbolicznych. A ten najświętszy kapłan mógł tam wchodzić? Tak, ale tylko i wyłącznie w specjalnym dniu i w specjalny sposób. A jak? Co? A jak? A o tym poczytamy sobie, jak będziemy do tego chodzili. No, mógł tam chodzić, żeby pytać się Pana Boga w rozwiązanie jakichś tam różnych spraw. A kim był ten najświętszy kapłan? No różnie. To się zmieniało? No jak jeden umierał, no to był inny, nie? Aha. No ale tylko jeden był najwyższy. A ja bym chciała być najświętszą kapłanką. Nie. Niestety kobiety nie mogły być kapłanami ani lewitami. No, Pan Bóg sobie nie życzy. Życzył sobie pierworodnych mężczyzn oraz pokolenie lewiaka. Mężczyzn pokolenia lewiaka. Zresztą i tak, gdybym była mężczyzną, to bym już pewnie nie dostała się do tej świątyni, bo tu już nie zapraszasz. Zresztą nie jesteś Izraelitką. I nie żyjesz w dobrych czasach. Nie ma dobrej płci. Różnie to jest. Nic mi nie pasuje. No. Dobrze, i na tym się kończy rozdział 1. To może skończymy? Może skończymy. To już długo rozmawialiśmy. No, albo wiesz co, ponieważ tutaj... Pokaż. Tutaj w rozdziale 2 jest modlitwa Anny. To ja bym ci tylko przeczytał tą modlitwę Anny. O, a później... Zobaczymy, może chwilę o niej porozmawiamy i zostawimy sobie już tą część, która jest... A gdzie jest ten drugi rozdział? Tutaj się zaczyna. A skąd wiesz? Tam. Aha, bo to jest 2. Zresztą, skończymy. A po prostu następnym razem poczytamy od 2. Dobrze. Także dziękujemy bardzo wszystkim. Jeszcze przypomnienie. A właśnie, przypomnienie. Bardzo słusznie. Przypomniałeś o przypomnieniu. Dobrze, no to o czym było dzisiaj? O tym, jak... Ta Anna już wykarmiła tego syna pierwszym mlekiem. Tak. I ten syn i wzięła ze sobą... Ale kiedy poszli? Jak miał Samuel ile lat? 5. Wzięła ze sobą 3 cielce jednoroczne. I jak to się nazywała ta miara? Efa mąki. No i bukłak wina, tak? I bukłak wina i złożyła to na ofiarę. A pamiętasz, co to był bukłak? Taki jakby naczynie? Tak, taki skórzany worek. Tata mi kiedyś powiedział, żebym narysowała bukłak do posta jednego. No i wzięła i złożyła to na ofiarę i potem poszła do świątyni. I powiedziała do kapłana, żeby przyjął tego jej syna, bo ona jest kobietą tą, która kiedyś jej polecił to. I ofiarowała, obiecała Panu Bogu, że jak będzie, tak, to go ofiaruje. Dobrze. Dziękujemy bardzo. Dobranoc. Dobranoc. Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.